Witam. Ja w sprawie innej drogi rozwoju, widocznie może dalszego rozwoju niż to, co mówiłem wcześniej, nie będę usuwał tamtych filmów, bo jakiś sens jest. Może ktoś znajdzie sens w tamtym, może w tym. Staram się nie wysysać z palca różnych treści i poklasku też zbytnio nie szukać, ale jak coś ciekawego znajdę, to po prostu chcę się z tym podzielić. I ostatnio znalazłem takie coś, że no nasza dusza, nasza świadomość, tą, którą mamy, jaką mamy, gdy już ją odkryjemy, no to świadomości później już nie można podnieść. Chodzi o świadomość umysłową, podnieść ją na tyle, by zrozumieć to, by być po prostu świadomym. Bo nie można być świadomym umysłem, ale można być po prostu świadomym i świadomie kreować rzeczywistość, czyli wyobrazić sobie to, co chcemy w życiu. Dokładnie. Trzymać to poprzez świadomość ciągle i wypełnić to uczuciem, czyli energią. Jakoś tak to szło. Ale możemy wznieść świadomość naszych ciał, bo ciało do nas przemawia, co dla niego jest dobre. Gdy będziemy świadomi szli przez życie, w końcu odkryjemy, że to jedzenie czy tamto jedzenie nie służy nam zbytnio. No i tak dalej, i tak dalej. Więc tak jak zrobił Chrystus. Co zrobił Chrystus? Co Chrystus, Jezus Chrystus zrobił, osiągnął? On wzniósł swoje ciało do nieba, a nie to, że samą duszę. I o to tu chodzi. Tu jest właśnie ten wielki, wielki przekręt Kościoła katolickiego, rzymskokatolickiego, który już się kończy. Dlaczego ci panowie chodzą na czarno ubrani? Jeśli ktoś jest na czarno ubrany, wtedy ciężko, bardzo ciężko, wręcz niemożliwe jest, by wyczuć od niego intencje. Bo wszystko, co robimy, dobrze jest robić z intencją. Jeśli zrobimy to z jakimś zamysłem, nas na poziomie umysłu, no to jest to pragnienie. Ewentualnie egoistyczne działanie. Po co iść jakąś drogą gdzieś, jeśli się trzeba będzie cofać? Zatrzymać się. I rozeznać się w sytuacji, w jakiej się jest. Tu i teraz. Gdy się czuje jakieś pragnienie gdzieś, że muszę wyjść, zapalić. A muszę zjeść, a muszę się napić. Kurwa, to niewolnicy tak muszą. I właśnie zmienić, powolutku zmieniać tego typu zachowania na. A jeszcze sobie chwilkę posiedzę. 10 sekund, tylko 10 sekund. Odpocznę, złapię głęboki oddech i postanowię coś. Czy jaranie doda mi energii, picie, alko czy czegoś. No nie, uświadomić sobie swoje cele życiowe i tak dalej. To, co właśnie teraz się dowiedziałem, to było to z kanału Porozmawiajmy TV i polecam na YouTube poszukać sobie Robert Kwiatek. On ciekawie przedstawia nowe paradygmaty rozwoju. Tak samo jak wystarczy 10 sekund posiedzieć sobie, gdzieś odpocząć i już, jeśli to zrobimy świadomie, to już nam się zmieni paradygmat rzeczywistości. No.